Może powinienem zacząć od niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak naprawdę. Dziękuję Państwu za przybycie na to dzisiejsze spotkanie. Przepraszam, że tak docierałem na raty do Poznania. No, wiele okoliczności na to wpłynęło, że parę razy te spotkania nie doszły do skutku. Cieszę się, że mimo wszystko Państwo mi wybaczyliście i jesteście tutaj tak licznie. Dziękuję organizatorom, dziękuję Pani Licie, że wykazała tyle cierpliwości. No i chciałem też podziękować, może Państwo nie wiecie, ale tak naprawdę nie byłoby tej książki, a na pewno nie byłoby w takim kształcie, gdyby nie skromna, cicha postać stojąca tutaj obok mnie, którą chciałbym bardzo podziękować. Pierwszy raz mam możliwość zrobienia tego publicznie. Krzysio, Krzysztof Borowiak. Człowiek, który wziął na siebie trud jak gdyby pokazywania już bardzo dawno temu, dużo daleko przed tym, zanim ja się tym zająłem, pokazywania czy próby pokazania, kim jest Bronisław Komorowski, pokazania tych różnych trudnych sytuacji. No i zapłacił za to wielką cenę, płaci tę cenę do dzisiaj. Ja mam nadzieję, bardzo bym chciał, żebyś, Krzysztof, też opowiedział o swojej historii. Jesteśmy w Twoim mieście. Krzysztof poza wszystkim, poza wieloma talentami, jakie ma, poza tym, że był dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej i zwrócił uwagę panu ministrowi obrony narodowej Bronisławowi Komorowskiemu na pewne sytuacje, zablokował pewne działania Bronisława Komorowskiego. Ja odkryłem jego kolejny talent, zrobił mi korektę do tej książki, ale oczywiście jego zasługa jest tysiąc razy większa niż korekta. To jest zasługa fachowości i wielkiej odwagi. Także liczę na to, że gdzieś w trakcie tego spotkania Krzysztof opowie Państwu także, jak to wyglądało z jego perspektywy widzenia, z perspektywy widzenia człowieka, który miał dość odwagi, by próbować dać tamę złu. No i w zasadzie od wielu, wielu lat za tą próbę jest niszczony. Bardzo ciężko mu funkcjonować w tym naszym podobno wolnym kraju. Może tytułem wstępu. Oczywiście Krzysiu zgodzi się, żeby później opowiedzieć. Będzie. Zanim przejdziemy jakby do dalszych wątków, chciałbym Państwu powiedzieć, że jadąc po drodze miałem niezwykle interesującą rozmowę, która być może uprzedzi niektóre pytania Państwa. 10 czy 15 minutowa rozmowa z Panem Stonogą. Ustaliliśmy sobie w tej rozmowie, że to, co mamy sobie wzajemnie do powiedzenia, powiemy w debacie na żywo 2 lipca, która odbędzie się w Warszawie, w której weźmie udział pan Stonoga, wezmę udział ja. Może też, jeżeli zechcą, bo zostali zaproszeni, wezmą udział Michał Rachoń i Dorota Kania. No i może to być bardzo interesujące spotkanie. Mówię o tym Państwu dlatego, bo być może w dalszym toku spotkania padłyby pytania o pana Stonogę, więc jakby wyprzedzając te pytania, chciałem Państwu powiedzieć, że ustaliliśmy taką dżentelmeńską, nazwijmy to, umowę, że do tego 2 lipca po prostu nie zabieramy głosu na swój temat wzajemnie. Co mamy do powiedzenia, to powiemy w tej debacie na żywo 2 lipca, która być może będzie transmitowana na żywo przez Telewizję Republika. Na pewno będzie na żywo w internecie, na YouTubie, więc każdy będzie mógł ją na żywo oglądać. To tak tytułem wstępu. Przyjechałem do Państwa z książką, w zasadzie z 2 książkami. Z jedną już w Poznaniu byłem. Lobotomia 3.0 o tajemnicy śmierci księdza Jerzego, temacie mi szczególnie bliskim.
Ale z tą książką byłem już u Państwa, czyli w Poznaniu, jesienią ubiegłego roku. No i druga książka, ostatnia, najświeższa, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Bym powiedział, że dziwna jest to książka, bo z jednej strony jak gdyby odbiera się jej poziom wiarygodności, uczciwości, rzetelności, a z drugiej strony pan prezydent Komorowski i jego koledzy nie są w stanie wskazać tego, co w tej książce jest nieprawdą. Pewnie Państwo oglądaliście debatę, spotkanie Bogdana Rymanowskiego z panem prezydentem. Być może oglądaliście wystąpienia, spotkania pana Nałęcza z młodzieżą, która pytała o tę książkę. Być może widzieliście, jak pan Bronisław Komorowski denerwował się na Rymanowskiego, kiedy ten pytał, czy poda pan, twierdzi pan, że w tej książce nie ma prawdy, to czy poda pan Sumińskiego za tę książkę do sądu. I Bronisław Komorowski taki zdenerwowany odpowiadał, niech pan przestanie pytać o tę książkę, bo ja przestanę z panem współpracować. Proszę państwa, nie bez przyczyny Bronisław Komorowski reagował w taki właśnie sposób na tę książkę. To nie działo się bez przyczyny. Bronisław Komorowski, prezydent, wie, że w tej książce nie ma fałszu. Wie o tym, że w tej książce jest prawda. Wie o tym, że gdyby przyszło do sądu, to ja potrafiłbym tę prawdę udowodnić i dlatego jedyne, co mógł robić, to mówić, nie będę w ogóle się na temat tej książki wypowiadał, a widać było, że ilekroć ktoś go o tę książkę pyta, to był bardzo zdenerwowany. Ja już to mówiłem na kilku spotkaniach, że premiera tej książki, to, że ona wypadła 22 kwietnia w środku kampanii wyborczej, była pewnego rodzaju prezentem dla pana prezydenta, bo uzyskał narzędzie, by natychmiast w ciągu 2 dni pokazać, co jest w tej książce nieprawdą. Gdyby premiera tej książki miała miejsce w styczniu bądź w grudniu, tak jak planowano, to wtedy pan prezydent mógłby mnie podać do sądu i po kilku latach opinia publiczna dowiedziałaby się, czy to jest prawda, czy to są kłamstwa, bo tyle w Polsce trwają procesy sądowe. Ale ponieważ premiera miała miejsce 22 kwietnia, to pan prezydent Komorowski mógł uzyskać odpowiedź na to pytanie w ciągu 2 dni. Tak jak w przypadku pana Hoffmana, którego podał do sądu i bardzo szybko była jak gdyby decyzja sądu, że pan Hoffman w sposób niewystarczający wykazał zawarte tezy i musiał przepraszać. Dlaczego Komorowski nie podał mnie do sądu? Chociaż mógł to zrobić w poniedziałek, a we wtorek wszyscy by wiedzieli, czy ja w tej książce zawarłem prawdę. Ja pana prezydenta wręcz namawiałem do tego, by mnie do sądu pozwał. Wysłałem mu tę książkę, wysłałem mu pismo z informacją, że jeżeli się nie zgadza, to niech mnie poda do sądu. Bogdan Rymanowski go o to pytał na żywo. Setki młodych ludzi, którzy podtykali mu tę książkę przed oczy. Za każdym razem Komorowski uciekał od niej jako pożony, ale do sądu mnie nie podał. Z jednego prostego powodu. Bo tak jak państwu powiedziałem, nie ma w tej książce niczego, co nie byłoby prawdą. I to w dodatku prawdą, którą można udowodnić. Cóż takiego Bronisława Komorowskiego napawało pewnością, że ja mogę potwierdzić każdą zawartą informację w tej książce. Ja, proszę państwa, przez wiele lat uprawiając ten zawód, byłem dziennikarzem, który, ja to porównuję do pewnej sytuacji, można obserwować rekiny zza okna pancernej szyby, a można z tymi rekinami pływać w jednym rekinarium. To drugie jest oczywiście bardziej ryzykowne. Ale ja swój zawód dziennikarza śledczego uprawiałem w taki właśnie sposób. Chyba byłem jednym, co najwyżej z kilku dziennikarzy, którzy w ten sposób uprawiali dziennikarstwo, tak zwane dziennikarstwo wcieleniowe, gdzie dziennikarz jakby próbuje od środka rozeznać struktury pewnych działań. Dzięki takiemu sposobowi funkcjonowania poznałem cały zarząd Pruszkowa, czyli bezwzględnych bandytów. To było wiele, wiele lat temu. A później poznałem wielu oficerów WSI. Wielu z nich to byli dobrzy znajomi Bronisława Komorowskiego. Można powiedzieć, że w jakiejś mierze mieliśmy wspólnych, w cudzysłowie, znajomych. Tak? Bronisław Komorowski wiedział, jakich ludzi znam. Wiedział, że weryfikowałem swoje informacje przez wiele, wiele lat. I wiedział też, że dotarłem do pewnych dokumentów, których wiedza dotyczyła właśnie jego. I że te dokumenty absolutnie są dokumentami... Może będzie lepiej teraz. Może będzie lepiej.
są dokumentami wiarygodnymi i niepodważalnymi. Mówię to Państwu wszystko po to, abyście Państwo wiedzieli, że sięgając po tę książkę, sięgacie po coś, co jest stuprocentową prawdą. Pamiętam, jak jeden z pierwszych wpisów na takim portalu Lubimy Czytać. Jedna z czytelniczek dała 6 gwiazdek w kategorii, gdzie można dać 10 gwiazdek, jeżeli się książka bardzo podoba. Ona uzasadniała to w taki oto sposób, że książka jej się podoba, nawet bardzo, dobrze jej się czyta, ale ona nie wierzy, że to jest prawda. Ona uważa, że takie rzeczy nie mogą się zdarzyć, że to wszystko to jest jakiś wytwór wyobraźni. Ja bym bardzo chciał, żeby to, co w tej książce jest, było prawdą, było wytworem wyobraźni, ale to niestety jest prawdą. Prawdą na tyle istotną i ważną, że głęboko wierzę w to, że w Polsce, która nastąpi po jesieni, mam nadzieję, ktoś się tą książką z prokuratorów zajmie i że ona zostanie poddana bardzo gruntownej weryfikacji. To znaczy, że na przykład ja zostanę wezwany do prokuratury, żebym pokazał, co stoi za tą książką i żeby pan Komorowski stanął przed prokuratorem i żeby się wytłumaczył z tego, co jest w tej książce. Bo na dziś mamy sytuację absurdalną. Ja zarzucam prezydentowi państwa, wciąż urzędującemu, że jest wielokrotnym przestępcą. Czyli jeżeli piszę nieprawdę, to powinienem sam być oskarżony o przestępstwo. Pisanie takich rzeczy o prezydencie jest przestępstwem. Jeżeli jest to kłamstwo. Jeżeli jest to kłamstwo. Tymczasem na dziś organa ścigania zachowują się w sposób dziwny. Bo z jednej strony ja napisałem książkę, która uderza w najwyższą władzę państwową, w pana prezydenta, więc jeżeli kłamie, to powinienem być oskarżony. Jeżeli pisze prawdę, to prezydent powinien gęsto się z tego tłumaczyć. Tymczasem przechodzi się nad tą książką tak, jakby tej książki nie było. Bardzo liczę na to, że jesienią ta sytuacja się zmieni i że ktoś wezwie mnie do prokuratury i wezwie pana prezydenta i będziemy się tłumaczyć. Ja z tego, co napisałem, a pan prezydent z tego, co w tej książce jest. Jeżeli taka sytuacja nie nastąpi, to będę szczerze zdziwiony. Proszę Państwa, króciutko może opowiem, co jest w tej książce. Króciutko, bo liczę na to, że Państwo po nią sięgniecie. Liczę też na to, że będą później pytania. Może nie tylko o sprawy, które są zawarte w tej książce. Chciałem Państwu powiedzieć, że jak gdyby honorując tę umowę, którą zawarłem po drodze z panem Stonogą, ale tak bardzo, bardzo ogólnie, że wokół nas toczy się bardzo dziwna, bardzo skomplikowana, bardzo wielopiętrowa, bardzo zawoalowana i bardzo niebezpieczna gra. Służby tajne cały czas prowadzą tę grę, wojskowe służby tajne. Pan prezydent Bronisław Komorowski, który za chwilę nie będzie prezydentem, jest tylko albo aż pewnego rodzaju emanacją tego systemu, który ja nazywam systemem zła. Ale samo, jak gdyby doprowadzenie do zahamowania samej emanacji nie powoduje, że ten system zła przestaje działać. Ten system nadal istnieje i ma się świetnie. I wiele z tego, co obserwujemy wokół nas, jest jakby w moim głębokim przekonaniu za przyczyną tego systemu zła. Tutaj się zatrzymam. Resztę na ten temat zapewne 2 lipca. Natomiast mówię o tym Państwu dlatego, że żebyście Państwo mieli bardzo szeroko oczy otwarte na to, co się dzieje wokół nas. Bardzo szeroko. Żebyście się nie dali nikomu manipulować. Gry wokół nas są wielopiętrowe, wielopoziomowe. Przeciętny człowiek, nawet mający wiedzę i doświadczenie, nie jest w stanie w tych grach się rozeznać. Nawet doświadczeni dziennikarze często nie są w stanie. Tak wielopiętrowe są te gry. Gdy ja badałem sprawę księdza Jerzego Popiełuszki, to była moja pierwsza, taka najważniejsza sprawa, którą się zajmowałem, odkryłem ze zdumieniem, jak bardzo wyrafinowany sposób, skomplikowany, zawoalowany, a jednocześnie jakże skuteczny, w cudzysłowie czy bez cudzysłowia, sprzedano opinii publicznej wersję, która poza miejscem i czasem uprowadzenia księdza Jerzego nic nie ma wspólnego z prawdą. I ta wersja na skutek różnych układów i paktów, tych, którzy budowali trzecią RP, z tymi, którzy stanowili trzon reżimu PRL, ta wersja przetrwała przez kilkadziesiąt lat. Wersja, która nie ma nic wspólnego z prawdą. W tej wersji zgadza się jedynie, w wersji śmierci księdza Jerzego zgadza się jedynie miejsce i czas uprowadzenia księdza Jerzego. Wszystko inne zostało tak skutecznie przykryte, począwszy od ucieczki rzekomego bohatera
w rzeczywistości zdrajcy Waldemara Chrostowskiego, poprzez wiele innych okoliczności tej zbrodni, poprzez datę śmierci, poprzez okoliczności śmierci, poprzez to, kto wydał rozkaz zamordowania księdza Popiełuszki, poprzez później wiele, wiele lat kłamstwa, poprzez eliminowanie świadków, którzy podważali wersję toruńską. Nawet w ostatnich latach ginęli świadkowie, którzy mieli odwagę, by tę wersję toruńską podważyć. Dokładnie taki sam mechanizm przez wiele lat funkcjonował wokół Bronisława Komorowskiego, gdzie sprzedawano nam wizerunek polityka, który jest politykiem może takim trochę gapowatym, może takim trochę, jak to niektórzy mówią, safandułą, ale obecnie tu Krzysztof mógłby powiedzieć, Krzysztof Borowiak, jak ten safanduła potrafił być skuteczny, jeżeli trzeba było kogoś eliminować, nawet niekoniecznie fizycznie, po prostu niszczyć człowieka, tak? Mógłby o tym powiedzieć też pan Szeremietiew, który zeznawał niedawno na moim procesie i który takim drżącym głosem mówił, że był Szeremietiew, nie ma Szeremietiewa. Cóż z tego, że po 9 latach oczyścił się z zarzutów, skoro tak naprawdę został zniszczony. Bronisław Komorowski to rzeczywiście z jednej strony safanduła i taka trochę gapa, i to nie jest wizerunek udawany, to jest prawda. Ale z drugiej strony, jak napisał Staszek Janecki, a ja ten wywiad, tą jego wypowiedź wykorzystałem na okładce swojej książki, jest to konsekwentny, niebezpieczny gracz, o czym wiele osób zapomina. O czym pamiętając tylko o tej jego pierwszej twarzy, tej jednej stronie jego twarzy. Proszę Państwa, ja nigdy nie myślałem, żeby pisać książkę o panu Komorowskim, tak w największym skrócie spróbuję o niej opowiedzieć. Wszystko zaczęło się od tego, że poznałem policjantów z Centralnego Biura Śledczego, którzy byli zdumieni pewnym śledztwem, które zaczęło się od śmierci, podobno samobójczej, dyrektora 4 oddziału banku PKO BP w Warszawie. Ten dyrektor miał 3 rany postrzałowe, każda była śmiertelna, a jednak w dokumentach zakwalifikowano tą śmierć jako samobójstwo. Wyglądało to zatem tak, jakby dyrektor 4 oddziału banku PKO BP zastrzelił się po raz pierwszy, po czym będąc martwym zabił się jeszcze 2 razy. Był to oczywisty absurd. Policjanci CBŚ od razu się zorientowali, że mają do czynienia z wydarzeniem niezwykłym. Zaczęli badać powiązania tego pana, odkryli szybko, że w jego bliskim kręgu jest 16 podobnych tragicznych śmierci, 16 samobójstw, wszystkie samobójstwa według nich nie były samobójstwami. Zaczęli badać, co łączy tych 17 nieszczęśników i odkryli, że częścią wspólną dla nich jest Fundacja Pro Civili. To jest ta fundacja, o której do niedawna nie było prawie w ogóle nic słychać, a o której w ostatnim czasie robi się coraz głośniej. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego sprawdzili, zaczęli ją weryfikować, że ta fundacja założona przez żołnierzy WSI, która miała pozornie pomagać żołnierzom, których spotkał trudny los, rozpadło im się życie, mają kłopoty zdrowotne, finansowe bądź inne, w rzeczywistości od pierwszego dnia działalności zajmowała się działalnością paraprzestępczą i przestępczą. I to na gigantyczną skalę. Z rozmaitych instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa, banków, drenowała pieniądze, które płynęły strumieniem, wypływały z Polski na Cypr, a stamtąd do Rosji, między innymi do jednej spółki założonej przez byłego wysokiego rangą urzędnika Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Stamtąd te pieniądze były znowu rozparcelowywane na kolejne spółki i część z nich wracała do Polski, by zasiłać kolejne przedsięwzięcia biznesowe wojskowych służb informacyjnych. Mówimy tutaj o kwotach niewyobrażalnych, o kwotach idących miliardy złotych, kwotach porównywalnych z rocznym budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej. To są kwoty gigantyczne, zupełnie niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego odkryli także, że ta fundacja prowadziła taką spółkę na Wojskowej Akademii Technicznej. Ona się nazywała CUP VAT, Centrum Usług Przemysłowych VAT. I ta spółka, córka Fundacji Pro Civili, również drenowała, ona konkretnie drenowała Wojskową Akademię Techniczną, bo zawiązywała zobowiązanie w imieniu VAT. W wyniku tych zobowiązań i różnych innych działań Wojskowa Akademia Techniczna straciła setki milionów złotych. To była rzecz absolutnie skandaliczna. Kilka osób informowało o tym Bronisława Komorowskiego. Kilka osób próbowało jakby przeciwdziałać i tej działalności, i innym pomysłom Bronisława Komorowskiego jako ministra obrony narodowej. Jedną z tych osób jest obecnie tutaj Krzysztof Borowiak, który został zdymisjonowany za taką odważną próbę po prostu zastopowania zła. Myślę, że sam o tym najlepiej opowie. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego odkryli także, że na Wojskowej Akademii Technicznej był dziwny człowiek o nazwisku Kopylow, który tak naprawdę miał kilka innych nazwisk. Człowiek ten według nich był oficerem GRU, chociaż
długo im zajęło zweryfikowanie jego tożsamości, bo miał 5 paszportów, każdy na inne nazwisko. I taki człowiek, którego tożsamość była w gruncie rzeczy przez długi czas nieznana, nawet narodowość była nieznana, wchodził w zakres prac badawczych Wojskowej Akademii Technicznej i wchodził w zakres tajemnic państwowych, bo miał pełnomocnictwa z Ministerstwa Obrony Narodowej do zapoznawania się z pracami badawczymi. No takie pełnomocnictwa mógł wydać tylko ktoś bardzo wysoki rangą, z MON. A to było wszystko za kadencji ministra Bronisława Komorowskiego. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego próbowali dokonać rzeczy niezwykłej, a mianowicie poddać przesłuchaniu pana Komorowskiego i próbować dokonać szeregu przesłuchań w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale do tego była potrzebna zgoda polityczna. Trwały przygotowania, żeby takie działania przedsięwziąć. Jednakowoż to się nie udało, bo do Komendy Głównej Policji przyszedł generał Tadeusz Rusak, znajomy Bronisława Komorowskiego, zażądał szef WSI, zażądał wydania wszystkich dokumentów i te dokumenty, mimo protestów policjantów, zostały mu wydane. Sprawa została tak naprawdę zamordowana, bo kiedy WSI prowadziło śledztwo w sprawie działań procywili założonej przez WSI, no to śledztwo zostało sprowadzone na manowce. Całkiem niedawno, po tym jak przesłuchiwałem pana Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim, gdzie zadawałem mu pytania. Tak naprawdę w tym momencie ta sala w pałacu zamieniła się w salę procesową. Komorowski generalnie niczego nie pamiętał. Na ponad 80 pytań odpowiedział: nie pamiętam. Przebił nawet Pawła Grasia, który zeznając w tym samym procesie na 77 pytań odpowiedział: nie pamiętam. Na kilkanaście odpowiedział: nie umiem powiedzieć, i najlepsze, na kilka kolejnych: nie chcę kłamać. Więc Komorowski przebił pana Grasia, bo nie pamiętał jeszcze więcej podczas tego procesu. Ale po tym procesie zaczął sobie przypominać cokolwiek o Fundacji Procywili. I gdzieś tam w mediach widziałem jego wypowiedzi, jak mówił, że o co chodzi z tą fundacją, przecież WSI jak przejęły śledztwo, to prowadziły działania operacyjne. Tak, prowadziły. Prowadziły działania obserwacyjne, operacyjne, zakładano podsłuchy, ale komu? Nie przestępcom z procywili, tylko oficerom Centralnego Biura Śledczego i urzędnikom skarbowym, którzy mieli odwagę sprawdzać i kontrolować procywili. Czyli mówiąc krótko, ich działania oficerów WSI prowadziły nie do wyjaśnienia działań przestępczej Fundacji Procywili, tylko do wyjaśnienia tego, na jakim poziomie wiedzy są oficerowie Centralnego Biura Śledczego, którzy badali tę sprawę. Więc Bronisław Komorowski, twierdząc, że WSI sprawdzało Fundację Procywili, prowadziło w stosunku do niej śledztwo, mija się delikatnie mówiąc z prawdą. Jeżeli mówi to celowo, to kłamie, jeżeli mówi to nieświadomie, to jest co najmniej niedoinformowany. To wszystko się działo w roku 2006. Miałem tę wiedzę od oficera Centralnego Biura Śledczego. W tamtym czasie zajmowałem się głównie sprawą księdza Jerzego Popiełuszki, bo to była dla mnie sprawa zawsze szczególna, wyjątkowa. Jeżeli nawet nie z innych powodów, to choćby z powodów osobistych. Jako młody chłopak byłem parafianinem księdza Jerzego i cała moja rodzina mieszkała wokół tego kościoła, więc ksiądz Jerzy był dla mnie, dla moich bliskich, szczególnie bliski. Większość z tych bliskich już nie żyje, więc dla mnie zajęcie się tą sprawą było pewnego rodzaju testamentem, zwłaszcza jak się zorientowałem, jak wielki ocean kłamstwa to, co funkcjonuje w obiegu publicznym, dotyczy tej sprawy. I bałem się, że zajmując się kolejnym dużym tematem, zostanę odciągnięty od sprawy księdza Jerzego, a w tamtym czasie pisałem przecież scenariusz filmowy dla Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, którą kierował Sławomir Jóźwik i prezes telewizji Andrzej Urbański. Oni obydwaj zamówili u mnie taki scenariusz, ja go napisałem, miał dobre recenzje, telewizja go ode mnie kupiła, ale później po zmianie władzy go zablokowano, on leży do dziś na półce. Natomiast w tamtym czasie ja pisałem ten scenariusz i bałem się zagłębiać jakby w kolejne śledztwo. Jednakowo sprawa była na tyle ciekawa, że postanowiłem sprawdzić, co to za fundacja, wokół której tyle śmierci, wokół tyle defraudacji, wokół której jest Ministerstwo Obrony Narodowej i Bronisław Komorowski. To wszystko było dla mnie niezwykle intrygujące. Poprosiłem swojego drugiego informatora z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który w stosunku do którego on w stosunku do mnie miał kiedyś dług wdzięczności, bo gdy pan Wasserman świętej pamięci został
koordynatorem do SAS-u specjalnych, to przedstawiano mu tego oficera jako człowieka, który powinien zostać wyrzucony ze służby, że jest skorumpowany, spotyka się z dziwnymi ludźmi i tak dalej. Ja podsunąłem panu Wassermanowi argumenty, dowody na to, że to są kłamstwa, że ten człowiek jest niewinny. I pan Wasserman je sprawdził i chyba dzięki temu ten człowiek nie został wydalony ze służby i nie miał innych kłopotów. I ten człowiek miał w stosunku do mnie dług wdzięczności. Ja go poprosiłem, pomóż mi zweryfikować to, co wiem o Procywili. On zareagował z pewnego rodzaju przestrachem, mówi, zostawmy to, jest tyle innych pięknych tematów. No ale ja niestety dla siebie, a głównie dla niego, użyłem tego argumentu, gdy powiedziałem, jak tobie trzeba było pomóc, to ja pomogłem. Dlaczego ja miałem takie wejście do pana Wassermana? No bo połączyła nas sprawa księdza Popiełuszki. Świętej pamięci pan Wasserman był największym z polityków orędownikiem sprawy księdza Popiełuszki, wyjaśnienia tej sprawy przez Andrzeja Witkowskiego. Ja także byłem wielkim orędownikiem prokuratora Witkowskiego i to nas połączyło. Więc ja temu oficerowi powiedziałem, tobie trzeba było pomóc, to ja ci pomogłem, a teraz ty mi odmawiasz. I on mi pomógł na skutek tego argumentu. Zweryfikował mi częściowo te informacje. Na takim naszym spotkaniu powiedział mi, poszperam tu i ówdzie, a potem się do ciebie odezwę. Nie odezwał się nigdy, bo zginął w wypadku samochodowym. Jak mi później mówił oficer CBŚ, ten wypadek nie był żadnym wypadkiem. To było zwykłe morderstwo. Kiedy to do mnie dotarło, to byłem w szoku, bo zrozumiałem, że w jakiejś mierze ja posłałem tego człowieka bez swojej wiedzy i woli, ale jednak na śmierć i że muszę się nauczyć z tym żyć. I to był dla mnie pewnego rodzaju wstrząs, bo nie bardzo sobie umiałem z tym poradzić, ale gdy z tego wstrząsu się w jakiś sposób wydobyłem, to zadzwoniłem do pana Komorowskiego. Byłem wtedy nie tylko współpracownikiem Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, ale byłem też pracownikiem programu śledczego 30 minut, który miał 1,5-milionową oglądalność. I poprosiłem pana Komorowskiego o wywiad dla programu 30 minut. On się zgodził, bo on w tamtym czasie dużo mówił o WSI. Mówił, że to są dobre, patriotyczne, propaństwowe służby, z czym ja się nie zgadzałem. No ale powiedział, co miał do powiedzenia, gdy przyszliśmy z ekipą telewizyjną i wtedy ja mu zadałem pytanie o Procywili. I proszę państwa, w jednej sekundzie ten sympatyczny człowiek zmienił się nie do poznania niczym dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jeżeli ktoś z państwa oglądał debatę z Bogdanem Rymanowskim, Bogdana Rymanowskiego z panem Komorowskim, to wie, o czym mówię, jak był zdenerwowany. No to moja rozmowa z panem Komorowskim to była wielokrotność tego, co było u Bogdana, któremu zresztą groził poza relacją, jak gdyby w kuluarach. Natomiast no w stosunku do mnie użył słów: czy pan wie, co pan robi, tak? Najpierw powiedział mnie, na taką rozmowę się omawialiśmy, mówię, na taką, panie ministrze, panie marszałku, wtedy był marszałkiem, mieliśmy rozmawiać o WSI, Procywili założyli oficerowie WSI, proszę odpowiedzieć, powiedział, czy pan wie, co pan robi. No to była groźba. Spojrzał na zegarek, powiedział, ma pan minutę na opuszczenie gabinetu, spojrzał drugi raz, powiedział 30 sekund, wstał i wyszedł. Kamera rejestrowała puste krzesło po panu Komorowskim. Myśmy to opublikowali w programie 30 minut w styczniu 2007 roku i jeszcze dwa inne odcinki dotyczące tego wydarzenia, tych wydarzeń związanych z Fundacją Procywili. To był chyba taki przełomowy moment, w którym ja wiedziałem, że ja już tej sprawy nie zostawię i że będę ją kontynuował. No, nie przypuszczałem, że zajdą bardzo trudne dla mnie wydarzenia. Nie znałem roli Komorowskiego w tych wydarzeniach. W ogóle nie domyślałem się wielu rzeczy, ale jeśli chodzi o wiedzę, to byłem trochę jak dziecko we mgle. Nie wiedziałem, że tuż po spotkaniu moim i Komorowskiego, jego kolega, pułkownik Leszek Tobiasz z WSI, wszczął kombinację operacyjną, która miała doprowadzić do zniszczenia Komisji Weryfikacyjnej WSI i dziennikarza, który interesował się chyba nie tym, co trzeba, czyli mojej skromnej osoby. Ja o tym nie wiedziałem 13 maja 2008 roku, gdy do mojego mieszkania przyszli panowie z ABW, no i poddano mnie i moją rodzinę takiej bardzo wyrafinowanej represji. No nie chciałbym tutaj, jeżeli będzie wola, to opowiem, ale nie chciałbym państwa zanudzać, zabierać państwa czasu szczegółami, bo nie to jest treścią spotkania, tak w największym skrócie, taka nagonka, która spowodowała
rzeczywiście załamanie mojej żony, moich dzieci, taką totalną rozpacz, a w konsekwencji także moje, bo każdy ma podobno słaby punkt. Moim słabym punktem jest rodzina, chociaż jest tak naprawdę najmocniejszym moim punktem, ale jest jednocześnie słabym punktem dla kogoś, kto zajmuje się takimi działaniami jak ja. I kiedy widziałem, jak ta rodzina cierpi i w jaki sposób jest niszczona, widziałem, co się dzieje z moją żoną, no to nie ukrywam, że byłem w absolutnej rozpaczy. Nie przerażało mnie nawet to, że mam iść do aresztu wydobywczego, chociaż to jest żadna miła perspektywa iść, gdy człowiek nie bardzo wie za co. A areszty wydobywcze w Polsce mogą trwać latami. Sam znałem człowieka, który był 6,5 roku. Ale dla mnie największą traumą było to, że widziałem, co się dzieje z moimi dziećmi i z moją żoną, którzy, można powiedzieć, usychali jak kwiaty na moich oczach. To po prostu ciężko opisać to wszystko, co się działo wtedy. Te wizyty funkcjonariuszy ABW kilka razy o godzinie 6 rano, żeby wezwać nam, doręczyć nam wezwania na przesłuchania. Te oszczercze, kłamliwe artykuły, w których oczywiście pierwsze miejsce zajmował organ Adama Michnika, ale także TVN dołożył swoje i niektóre inne media, Newsweek. Te wszystkie kłamstwa szerzone na potęgę. Te maile rozsyłane po moich przyjaciołach przez Gala Anonima, w których przedstawiano mnie jako najgorszego asortymentu człowieka. Jak walczyć z takimi pseudoinformacjami, jak walczyć z plotką. Te kontrole skarbowe, te kontrole kontraktów telewizyjnych, które dotykały także moich współpracowników. No taka spirala, która po prostu zaczęła nas niszczyć jak taki dobrze naoliwiony mechanizm. No to wszystko doprowadziło do tego, że Państwo pewnie wiecie, skoro tu jesteście, że ja się załamałem. Ja byłem w takiej sytuacji, w której wierzyłem w to, że jedynym wyjściem jest po prostu zniknąć, czyli umrzeć, popełnić grzech śmiertelny, bo wydawało mi się, że jestem w ciemnym tunelu, na końcu którego nie ma światła i jeżeli czegoś nie zrobię, to być może ja będę w areszcie wydobywczym, moja żona może tego nie wytrzyma, może się załamie i zrobi coś nieodwracalnego, a dzieci zostaną same, bez ojca i matki, może pójdą gdzieś do domu dziecka, albo Bóg jeden wie, co się z nimi stanie. Więc diabeł w sytuacji rozpaczy podsuwa same czarne scenariusze. Ja miałem taki czarny scenariusz przed oczami, gdzie uwierzyłem, że no nie ma wyjścia. Czyli mówiąc krótko, zadałem kłam temu, w co wierzę dziś. W tamtym czasie wierzyłem w to stare, wyświechtane powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia. U mnie umarła, wtedy umarła. Dzisiaj, gdy wstałem z kolan, wierzę w to, że nadzieja z Panem Bogiem nie umiera nigdy. Bo tak rzeczywiście jest. Jeżeli jest Pan Bóg, to nadzieja nie umiera nigdy. Natomiast wtedy rzeczywiście ja tak jakbym o tym nie pamiętał. I się załamałem. Dość długo dochodziłem do siebie, bo miałem umrzeć, nie umarłem. Patrzyłem na cierpienie innych ludzi w miejscu, gdzie byłem. Widziałem, że tego cierpienia wokół nas jest wiele. Tak zakładam, że jak tu Państwo jesteście, to każdy ma ze sobą dawkę cierpienia. Nie ma innego wyjścia. Każdy ma, bo takie jest nasze życie. Jeden jest zdrowy, traci to zdrowie, drugiemu umiera ktoś bliski, po śmierci którego życie przestaje mieć sens. Trzeci stracił może przyjaciela, który okazał się podły. No, pewnie każdy z nas ma swoją dawkę cierpienia, ale te cierpienia mają jakiś wspólny mechanizm. W moim przypadku to było fałszywe, straszliwe oskarżenie i ta cała nagonka to było tym cierpieniem. Te cierpienia mają jeden wspólny mechanizm, że można się po tym załamać. Można uznać świat za wrogi, że świat to jest pełen wilków, ludzie to wilki. Można od tego świata uciec, zamknąć się gdzieś, starać się mieć jak najmniej kontaktów z ludźmi, traktować ludzi nieufnie, z dystansem. Można też oczywiście, jak robi to wielu, uciec z jakiejś używki, w alkohol albo w coś innego. Można sobie poradzić z takim cierpieniem w sposób bardzo zły, ale można też wyjść z tego w inny sposób. Ja, to był chyba, to jest pewien paradoks, wielki chyba, no nie powiem tragiczny, bo dramat był na początku, a później czasami jest tak, że dziwnymi ścieżkami ludzkie losy się toczą. Ja z tego załamania wyszedłem paradoksalnie wzmocniony, bo wyszedłem z takim przekonaniem, że nigdy już nikomu nie pozwolę na to, żeby mnie doprowadził do załamania, że bez względu na to, co by się nie działo, to ja wstanę silniejszy i nigdy nie doprowadzę, nie dam się doprowadzić do załamania bez względu na to, co przyniesie los. Uwierzyłem w to, że tragedia nie jest żadną karą, tylko jest pewnego rodzaju wyzwaniem. I temu wyzwaniu trzeba stawić czoło.
Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Jak wyszedłem ze szpitala, to czekało na mnie wiele procesów. Wezwania do prokuratur, do sądów. Było tego naprawdę sporo. Jak ktoś z Państwa miał kiedyś proces karny, jeden czy drugi, to wie, że to jest trauma. Bo człowiek tak naprawdę, zwłaszcza jeżeli człowiek nie bardzo wie za co, wie, że gdzieś go tam wzywają do sądu, że ma się z czegoś tłumaczyć, to jest trauma. Ja miałem wiele procesów, ale zawsze na każdy z nich oddzielnie reagowałem, no, jako na zagrożenie, bardzo poważne zagrożenie. Czy to były procesy karne, czy to były procesy cywilne dotyczące na przykład zniesławienia, rzekomego zniesławienia, gdzie miałem płacić setki tysięcy odszkodowania, gdybym kłamał. I nagle ja wychodzę ze szpitala i czeka na mnie takich procesów cała chmara. No to nazywam cudem, że ja z tego się wybroniłem, bo bez pomocy, ja to mówię zupełnie bez jakiegoś tam fałszywego, nie wiem, nie mówię tego pod publiczkę, nie mówię tego na pokaz, nie mówię tego naprawdę z innego powodu, tylko naprawdę tak myślę, że gdyby nie modlitwa wielu ludzi, gdyby nie litość, miłosierdzie Pana Boga, to ja tak po ludzku nie miałbym szansy z tego wyjść. No nie miałbym szansy. Jeżeli tylko firma Megagas, o której mówię na takich spotkaniach, bo ona jest dobrym przykładem, daje mi proces karny i proces cywilny. Pisałem o tej firmie w latach 2002-2004 w Dzienniku Życie i w Tygodniku Wprost. Pisałem, że jest to firma założona m.in. przez oficerów WSI, także przez admirała Wagę, szefa KAT Służby Bezpieczeństwa Romana Kurnika, Andrzeja Celińskiego, wielkiego opozycjonisty. Pisałem, że tacy ludzie założyli firmę, która wystartowała w przetargu na budowę trzeciej nitki rurociągu Przyjaźń i ta firma ten kontrakt wygrała, kontrakt na 900 kilkadziesiąt milionów złotych. Nie znali się na budowie rurociągu, wzięli podwykonawcę, podwykonawcy nie płacili, podwykonawca przestał budować, praca zakończyła się takim otwartym otworem w lesie. Ja o tej firmie pisałem 2 lata, że zdefraudowali, ukradli 700 milionów złotych. Nikogo to nie interesowało, ani prokuratury, ani nikogo. I w roku 2008, gdy ja jestem na kolanach, gdy jestem człowiekiem, można powiedzieć, zniszczonym po próbie samobójczej, po największym grzechu i błędzie mojego życia, ci ludzie wytaczają mi procesy. Na zasadzie trzeba dobić. Wychodzę z tego szpitala, nie mam ani jednego dokumentu, bo wszystko mi zabrano, ani jednego kontaktu do nikogo, telefonów komórkowych, no, zabrano mi wszystko po prostu, no, to co wpadło w ręce, to mi zabrano. Jak się bronić? Pokazać, że ja pisałem prawdę. Kiedy ta firma chce ode mnie w procesie cywilnym 300 tysięcy złotych odszkodowania, drugie 300 to jest przeproszenie w TVN-ie, w telewizji publicznej, za zniesławienie, tak? A z drugiej strony wytaczają mi proces karny, taki relikt stanu wojennego, za zniesławienie można iść na 2 lata do więzienia. Chyba jesteśmy ostatnim krajem europejskim, który ma taki przepis. Czyli z jednej strony grozi mi teoretycznie więzienie, z drugiej strony grozi mi to, że z rodziną będziemy mieszkać pod mostem, a ja nie mam nic na potwierdzenie, że pisałem prawdę. Więc ja to nazywam cudem, że dotarłem do informatorów, że przekonałem ich, poprosiłem, bo nie musieli tego robić, żeby jednak przyszli do sądu, żeby mi pomogli odtworzyć dokumenty. Ja to nazywam cudem. Wygrałem w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w Sądzie Apelacyjnym. Oba sądy stwierdziły, że ta firma rzeczywiście zdefraudowała 700 milionów złotych. Prokuratura w Płocku nie miała wyjścia, wszczęła proces, akt oskarżenia, potem był proces. Na końcu tego procesu skazano jednego człowieka za kradzież 700 milionów złotych na 2 lata więzienia w zawieszeniu, czyli ani jednego dnia w areszcie, ani złotówki odszkodowania, żadna kara, żadna kara. No ale ja mówię o tym Państwu w kontekście takim, że przez 2 lata, od roku 2008 do 2010, ja wstawałem z kolan, wstawałem bardzo powoli, nie bardzo wiedziałem, jak się w tym wszystkim ogarnąć, bo chodziłem tylko od prokuratora do prokuratora. Większość tych procesów, większość tych spraw umorzono, niektóre wygrałem. Tak naprawdę ta historia no, odebrała mi parę lat życia i parę lat no, takiej ciężkiej pracy, gdzie człowiek musiał się tłumaczyć i próbować się wybronić z tych wszystkich procesów. W roku 2011 wróciłem do swoich śledztw, bo stałem już na nogach, do śledztwa w sprawie procywili i księdza Popiełuszki. I wtedy zacząłem odkrywać Bronisława Komorowskiego jakby w nowych odsłonach. Zobaczyłem jego rolę w sprawie prywatyzacji telekomunikacji polskiej. Na przykład w wyniku jego, jak on to nazywał, błędy, czy zaniedbania, czy niewiedza, bardziej mówił o niewiedzy. W wyniku tej niewiedzy wszystkie tak zwane wrażliwe systemy łączności, prowadzące między innymi do
ataszatów obrony i wiele innych miejsc zostały zdekonspirowane dla rosyjskiej firmy GTS. Został zdekonspirowany także taki ściśle tajny obiekt 09120. Każdy kraj NATO był zobligowany, żeby mieć taki obiekt, gdzie na wypadek zagrożenia wojną czy wojny prezydent, premier, inni ważni przedstawiciele państwa polskiego mogą się schronić i kierować państwem. I taki obiekt, kto gdzie jest, co się w nim znajduje, jest objęty klauzulą ściśle tajne. I znowu Komorowski na skutek swoich, jak on to tłumaczył przed Buzkiem, którego nie cenię, ale którego o to pytał, jak mogło do tego dojść, na takiej ściśle tajnej naradzie, którą opisuje w książce Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego, pytał go Buzek, jak mogło do tego dojść. Komorowski tłumaczył, że nie wiedział, jak to zabezpieczyć. Proszę Państwa, za taką niewiedzę, czy za takie błędy, jeżeli nawet to były błędy, to się płaci politycznie i płaci prawnie. Komorowski nie zapłacił nigdy w żaden sposób. Ani za tę sytuację, ani za aferę marszałkową, czyli za swoje spotkania z oficerami służb tajnych, z którymi rozmawiał o tym, jak wspólnie w porozumieniu popełnić przestępstwo. Nie zapłacił nawet za to, że miał podejrzenie, że jeden z tych oficerów jest rosyjskim szpiegiem, a mimo to się z nim spotyka cały czas, mimo tej wiedzy. To jest rzecz zdumiewająca, bo gdy Józef Oleksy spotykał się z Ałganowem, rosyjskim szpiegiem, to on się tłumaczył, ja nie wiedziałem, że to szpieg, a i tak został zdymisjonowany z urzędu premiera. Tymczasem Komorowski przyznał się, bo go Graś zdenuncjował i także Bondarek, niechcący, ale jednak go zdenuncjowali. Tłumaczył się, ja nie wiedziałem, że to, ja miałem podejrzenie, miałem informację, że to może być szpieg, no ale ja prowadziłem grę, tak, ja prowadziłem grę. Proszę Państwa, marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, nie mógł prowadzić żadnej gry polegającej na spotkanie ze szpiegiem czy z potencjalnym szpiegiem. Nie ma takich uprawnień. Marszałek Sejmu, który dowiaduje się, że ktoś jest szpiegiem czy potencjalnym szpiegiem, informuje o tym odpowiednie służby, a nie sam, jak on to mówił, prowadził grę. To było oczywiście kłamstwo. W ten sposób uzasadniał, próbował uzasadnić swoje spotkania z oficerami służb tajnych, w tym z jednym, którego sam podejrzewał o to, że jest rosyjskim szpiegiem. Bronisław Komorowski, odkrywałem go w wielu innych sytuacjach. Na przykład w sytuacji, w której jeden oficer WSI z takiego świeżego naboru próbował prowadzić jakieś działania operacyjne, uzyskał kontakt do pewnej pary z ambasady rosyjskiej w Warszawie, nawiązał romans z tą panią i po pewnym czasie to ci państwo mówili, że gotowi są przedstawić pewną wiedzę, ale chcą nowej tożsamości w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych. Ten oficer poszedł z tym do Komorowskiego. Prosząc go o interwencję, bo nie ufał swoim przełożonym, a uważał, że minister z rodowodem solidarnościowym zadziała. No nie wiem, nie znam szczegółów tego działania, ale 4 tygodnie po tym spotkaniu ten człowiek, ten z ambasady rosyjskiej zginął, jego konkubina została wysłana do Rosji. Jedna z bardzo wielu dziwnych historii dotyczących Bronisława Komorowskiego, której opisuje w swojej książce Niebezpieczne Związki. Próbuję Państwu, bo Bronisław Komorowski, powiedzmy, że odchodzi, mam nadzieję, w polityczny niebyt. Coś, co niedawno wydawało nam się niemożliwe, dzisiaj jest faktem. Ale ten układ wciąż trwa. Ten układ zbudowany przez służby tajne wciąż trwa. Jego trwanie spróbuję Państwu opisać na przykładzie sprawy, którą prowadził jego kolega Komorowskiego, pułkownik Leszek Tobiasz, ten sam, który, jak niektórzy mówią, zatańczył się na śmierć w remizie strażackiej podczas zabawy w Radomiu. Tuż przed tym, jak miał składać zeznania, w których miały być weryfikowane jego zeznania i Komorowskiego. Więc zanim zmarł, to pułkownik Tobiasz zniszczył niestety wiele osób. No, przykro mówić to o zmarłych, ale fakty są takie, że pułkownik Tobiasz niestety, jego życie było pasmem niszczenia innych istnień ludzkich. Był człowiekiem, który inwigilował Kościół katolicki, człowiekiem, który był przestępcą skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym, miał 4 postępowania karne w prokuraturze wojskowej w tamtym czasie właśnie, gdy prowadził swoje działania, tą prowokację nazwaną przez media aferą marszałkową. Takich kolegów miał Bronisław Komorowski. I tenże człowiek, ten pułkownik Leszek Tobiasz, prowadził taką ściśle tajną operację Kryptonim Anioł. W tej sprawie ja dotarłem do teczki sprawy Kryptonim Anioł. Były zawarte przykre. No, jak tu Państwo jesteście, to zakładam, że pewnie jesteście w dużej części katolikami. No to podobnie jak ja, dla każdego katolika taka wiedza, że ksiądz arcybiskup miał pewne przykre skłonności, jest wiedzą bardzo smutną i przykrą. Ale w tym wypadku niestety była wiedzą prawdziwą.
ksiądz arcybiskup Pec miał pewne przykre skłonności, niestety. I te skłonności w formie audio i wideo zdokumentowały niemieckie służby specjalne Stasi. I dostarczyły je na drodze koleżeńskiej współpracy WSI, konkretnie pułkownikowi Tobiaszowi. I Tobiasz prowadził, był prowadzącym księdza arcybiskupa Peca, którego szantażował. Mówił, co ma ksiądz arcybiskup robić. I ksiądz to robił, ale do pewnego momentu. W pewnym momencie powiedział, koniec. Róbcie co chcecie, ja nie będę więcej waszym niewolnikiem. I natychmiast dokumenty, materiały dotyczące księdza arcybiskupa zostały przekazane mojemu koledze, z którym kiedyś pracowałem w Dzienniku Życie, a który później pracował w Rzeczpospolitej. On się nazywa Jurek Morawski, może państwo znacie taki słynny film Dług. Jurek był scenarzystą tego filmu, oprócz tego, że był dziennikarzem, był także utalentowanym scenarzystą. I Jurek opisał taki wielki artykuł w Rzeczpospolitej, Grzech w Pałacu Arcybiskupim, na pierwszej stronie. I ksiądz został zniszczony, tak? Więc jaka piękna lekcja dla innych osób, które miały gdzieś tam kiedyś jakiegoś trupa w szafie. Ten trup się pojawił. Wyobraźcie sobie państwo, my z kolegami próbowaliśmy oszacować, ilu polityków, ile ważnych osób, ile osób może mieć takiego trupa w szafie z tych ważnych, istotnych. To jest nie do oszacowania. Zakładamy w oparciu o różne przesłanki, że pewnie tysiące ludzi, ale ograniczmy tą liczbę, niech to będzie tylko 1000 osób. 1000 osób, które są na stanowiskach sędziowskich, dziennikarskich, politycznych, prezesi spółek Skarbu Państwa, różne inne ważne stanowiska, bo przecież ludzi służb tajnych nie interesują osoby na nieważnych stanowiskach. Wyobraźcie sobie państwo 1000 takich osób. Jeżeli ktoś w roku 85, 6 czy 7 popełnił błąd, bo na przykład jechał pod wpływem alkoholu, kogoś potrącił, może zabił, może doniósł na przyjaciela, bo chciał paszport, a paszport był wtedy nagrodą i temu komuś rozpadło się życie, a może zrobił inną podłość, albo inny błąd, albo inne przestępstwo. I to nigdy nie zostało pokazane. I taki człowiek miał wtedy lat 25-30, to ile lat ma dzisiaj? 55-60, on jest dzisiaj tak naprawdę u szczytu swojej władzy. Bo to też trzeba wiedzieć, że służby tajne nie tylko ludzi niszczą, tych, których szantażują, ale też ludzi kreują. Bo jeżeli taki młody urzędnik awansuje i zostanie prezesem spółki Skarbu Państwa, to może więcej niż urzędnik niskiego szczebla. Jeżeli biorą na hol, brzydko to nazwałem, ale państwo wiecie, co chcę powiedzieć, czy na taką smycz młodego dziennikarza z gazety regionalnej, no to ten dziennikarz, jako dziennikarz gazety regionalnej, niewiele im jest pomocny. Znacznie więcej zrobi, jak będzie ważnym przedstawicielem dużego ogólnopolskiego dziennika, tygodnika, czy telewizji polskiej, czy innej ogólnopolskiej telewizji. Jeżeli to jest młodziutki sędzia, którego się szantażuje, no to wytwarza mu się ścieżkę kariery, by on został sędzią ważnym sądu okręgowego, sądu apelacyjnego. Mówiąc krótko, służby nie tylko ludzi niszczą, one też tych ludzi kreują, bo jeżeli ktoś więcej znaczy, to więcej dla nich zrobi. I w ten oto sposób, jeżeli wyobrazicie sobie państwo taką armię ludzi, którzy są, tak jak ksiądz arcybiskup nieszczęsny, gdzieś tam na pasku służb, no to tacy ludzie mogą wszystko, nie mogą, ale mogą dużo. Mogą ludzi niszczyć i mogą ludzi kreować. Mogą takich ludzi, jak obecnie tu Krzysztof, napiętnować na wiele poziomów i utrudniać im życie, ale mogą też innych ludzi, przeciwstawnych Krzysztofowi, czyli zwykłych drani, mogą z nich robić autorytety moralne. Mówiąc krótko, to jest potężna armia, z którą można robić z takim krajem jak Polska bardzo dużo. I to się rzeczywiście dzieje. Ja analizowałem wiele kontraktów, około setki, na bardzo duże przetargi. I muszę państwu powiedzieć, że tak od miliarda w górę to nie znalazłem przetargu, gdzie nie byłoby oficerów służb tajnych. Najdroższy stadion piłkarski świata, Stadion Narodowy w Warszawie, firma Polakwa, firma założona przez oficerów WSI. Najdroższy most w Warszawie, najdroższy most w Europie, most północny. Tak samo, firma Polakwa. Dlaczego mamy najdroższe autostrady? Dlaczego to wszystko się dzieje w taki sposób, jakby jakaś niewidzialna ręka prowadziła tutaj rozmaite działania? Dlaczego takie firmy jak Megagaz mogą wygrywać przetargi? Bez żadnej historii, bez żadnego doświadczenia, a wygrywają przetargi na 950 milionów złotych. To się dzieje na naszych oczach. Jak to wszystko się tak zsumuje, to można powiedzieć, że to cud, że nasz kraj się jeszcze nie rozpadł na kawałki, że to w ogóle jeszcze istnieje. Jeszcze istnieje, tylko że jak to się wszystko robi, tak? Młodzi mają wyjeżdżać na potęgę i wyjeżdżają. Ci, którzy zostają, coraz mniej dzieci mają, bo wiadomo, kiedy nie ma pracy, nie ma mieszkania, nie ma szans na godne życie, to ciężko odpowiedzialnie zakładać rodzinę. Zakłady pracy znikają na naszych oczach. W 1989 roku, jak mi mówiła Grażyna Cyparowicz, dyrektor
kierowała działem finansów Głównego Urzędu Statystycznego. Takich zakładów było ponad 10 tysięcy, od kilkuset do kilkunastu tysięcy. Rok temu było tych zakładów 250, a ich liczba systematycznie maleje. Mówiąc krótko, niszczy się resztki tego, co zostało. Gdy NRD łączyło się z RFN-em, od tamtej pory nie zlikwidowano żadnej stoczni. Te poenerdowskie stocznie nie nadążają z realizacją kontraktów. W Polsce nie ma ani jednej stoczni. Byłem niedawno na Śląsku, no, dowiaduję się, że ostatnie kopalnie mają być zamykane, a mamy sprowadzać, importować węgiel z Chin, bo się podobno bardziej opłaca. No, to się wszystko dzieje na naszych oczach, tak? Ta ziemia się tak wyjaławia. Wyjaławia się z ludzi, wyjaławia się z przemysłu, a przecież to jest ziemia, która bez żadnego problemu, miejsce, gdzie mieszkamy, jest tyle atutów i tyle możliwości, byleby tylko krajem rządzili ludzie uczciwi, dla których Polska ma jakąś wartość. Dla tych ludzi, którzy nią rządzą, a których emanacją był Bronisław Komorowski, wciąż jest, Polska ma taką wartość, jak to opisał Henryk Sienkiewicz w rozmowie Bogusława Radziwiłła z Andrzejem Kmicicem, że jest to jedno wielkie czerwone sukno, które trzeba rwać na strzępy, żeby nam jak najwięcej w rękach zostało. Reszta jest bez znaczenia. Ci ludzie tak działają. Więc to, co się stało 24 maja, że Komorowski nie wygrał wyborów, chociaż był absolutnie pewien, że wygra, to jest początek bardzo dobrej drogi. W moim przekonaniu, ja mówię Państwu swoją opinię, ktoś się może oczywiście ze mną nie zgadzać, ale to jest w moim przekonaniu początek bardzo dobrej drogi, ale dopiero początek, tylko początek. Jeżeli nie będzie kontynuacji jesienią, to ten początek niewiele zmieni. Tak naprawdę jesień będzie szalenie istotna. I powiem rzecz może, w którą niewielu spośród Państwa uwierzy, ale która moim zdaniem jest prawdą, że jeżeli do tej ładnej wiosny dojdzie równie ładna jesień, to tak naprawdę to dopiero będzie początek drogi, bo wyczyszczenie państwa z tych wszystkich naleciałości, z tych wszystkich służb, to jest olbrzymia praca, to jest tak naprawdę bardzo długi marsz, bardzo długi marsz. Ale ten marsz trzeba przejść tą drogę, bo ja nie widzę innej możliwości. No, chyba że chcemy, żeby dalej Polska funkcjonowała tak, jak funkcjonuje, gdzie wyrok sędziego to jest często loteria, gdzie kontrakt wygrywa firma, która kontrakt na miliardy wygrywa firma, która nie ma pojęcia o realizacji tego kontraktu, a jej jedynym atutem jest związek ze służbami tajnymi, gdzie jest mnóstwo dziennikarzy, którzy nie są żadnymi dziennikarzami, tylko zwykłymi cynglami na służbie służb. I tak można w wielu dziedzinach tak pokazywać, że to wszystko funkcjonuje w jakiś niezwykle zawalony sposób. Ja wiem, że w innych państwach też są patologie, bo dość dużo jeździłem ze swoimi książkami od wielu miesięcy. Jeżdżę wszędzie tam, gdzie są Polacy, a Polacy są dzisiaj wszędzie, więc wiele miejsc. I słyszę, że i tu jest jakaś patologia i tam. Tylko że w tych krajach, do których ja docierałem, to patologia jest pewnego rodzaju marginesem, a nie normą. U nas niestety jest odwrotnie, że to jest pewnego rodzaju norma. I ludzie już się w jakiejś mierze przyzwyczaili, w jakiejś mierze pogodzili. Już nie reagują na te kolejne informacje. No taka rozmowa pana Wojtunika z panią Bieńkowską, gdzie pani Bieńkowska mówi, że tylko idiota albo złodziej może pracować za 6 tysięcy złotych. No to jest wypowiedź, która powinna wstrząsnąć posadami tego kraju. Moja żona jest psychologiem dziecięcym, pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ma rozpoczęty doktorat, szkoli się na wielu kursach. Widzę, jak ciężko pracuje. Pracuje za 2200 zł. To ja nie wiem, czy jest super idiotką, super złodziejką według tych ludzi. Oni po prostu mają nas za nic. I tacy ludzie rządzą tym krajem. Tacy ludzie doprowadzili nasz kraj do takiego stanu, w którym jesteśmy. Oni grają w tej chwili rzeczywiście o wielką stawkę i oni o tym wiedzą. Jak byłem na spotkaniu w Siedlcach, które prowadził Krzysztof Skowroński z Radia Wnet, on ma taki sposób prowadzenia spotkania przez prowokowanie. I pyta zebrane osoby, których było bardzo wiele, kilkaset osób, czy proszę Państwa, byście zaprosili, tak jak dzisiaj zaprosiliście Wojtka Sumińskiego, czy byście zaprosili Bronisława Komorowskiego? Odpowiedź wydawała się retoryczna, pytanie wydawało się retoryczne. No ale wstaje pan z pierwszego szeregu i mówi, oczywiście, żebyśmy zaprosili, już zapraszamy, mamy tutaj więzienie z wieloletnią tradycją. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Ci
To rzeczywiście tak jest lekko humorystyczne, ale miejmy świadomość, że ci ludzie naprawdę grają o wysoką stawkę. Oni wiedzą, co zrobili z wieloma ludźmi, oni wiedzą, co zrobili z tym krajem. Mogą mieć obawy, że jeżeli tym krajem rządziliby normalni ludzie, ludzie, którzy nie chodzi o żadną zemstę, tylko chodzi o uczciwość i sprawiedliwość, to wiedzą, że powinni tak naprawdę odpowiedzieć za to, co zrobili. Więc naprawdę grają o wysoką stawkę i zakładam, że tego lata i tej jesieni nie będzie nam darowana żadna podłość i żadne draństwo, które nie będzie wykorzystane, żeby ci ludzie utrzymali status quo. To państwo wiecie, że będą zatrudniani, już są zatrudniani. Słyszałem, według oficjalnych danych, to ma być takich ludzi, nie wiem, 50-80. Ja słyszałem, że ma być ich wielokrotnie więcej. Ludzi, którzy będą zatrudniani, czy już są zatrudniani do zamieszczania informacji w internecie. Panowie, którzy zawłaszczyli ten kraj, wiedzą, że przegrali przez internet. W jakiejś mierze, w decydującej mierze przegrali przez młodych ludzi, którzy się obudzili. I ci młodzi ludzie w internecie ponieśli tak naprawdę Bronisława Komorowskiego do klęski. Więc widząc to, chcą zawalczyć o tych młodych ludzi i chcą w internecie stworzyć przeciwwagę. Czyli będziemy mieli latem i jesienią obraz, w którym normalni, uczciwi Polacy, często młodzi, ale nie tylko, zamieszczają normalne wpisy, a naprzeciwko nich staną najemnicy, którzy będą zamieszczać wpisy za pieniądze, lajkować i tam publikować swoje, nie swoje opinie. Więc ta walka będzie na wielu poziomach i na pewno ci, którzy dzielą skórę na niedźwiedziu, mówiąc, że Komorowski jest pokonany, no to teraz jesienią to już jest jak z górki. Moim zdaniem jest cały czas pod górkę, bardzo mocno pod górkę. I jesień i lato to będzie naprawdę bardzo ostra walka. No, ale liczę na to, że jeżeli dane nam będzie się spotkać, ja jesienią pod koniec roku będę chciał napisać, opublikować kolejną książkę, pod koniec września. Jeżeli dane nam się będzie spotkać, może przy okazji tej kolejnej książki za jakiś czas, to bardzo na to liczę, że obudzimy się już w troszkę innej rzeczywistości, czego sobie państwu życzę i może w tym miejscu się zatrzymam. Może poprosiłbym o jakąś wypowiedź Krzysia, który, jeżeli zechce, to będzie miał państwu wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia na temat pana Bronisława Komorowskiego i swoich przeżyć. No a później może będą jakieś pytania, jeżeli tego będę umiał, to na nie odpowiem. Nie tylko dotyczące książki, mogą być dotyczące innych spraw, na które być może będę umiał odpowiedzieć. Także bardzo dziękuję i poproszę Krzysztofa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z całego serca państwu dziękuję, naprawdę. Naprawdę zawsze jak słyszę, jeżeli ktoś mi w ten sposób dziękuje, to no, nie umiem tego wyrazić, takie troszkę poczucie, nie kryguję się, naprawdę nie chcę powiedzieć, że zażenowany, bo wiem, że nie zasłużyłem na te oklaski. Moja praca jest jakby kompilacją pracy wielu ludzi, którzy tu nie stają przed państwem, bo nie mogą, z różnych względów. A ja zbieram te podziękowanie, ale mam świadomość, że to jest podziękowanie nie tylko dla mnie, ale dla wielu innych ludzi. Ale w ich imieniu i w imieniu swoim z całego serca państwu dziękuję. Z całego serca dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Bardzo przyszliście na spotkanie z księdzem Sublińskim, nie na spotkanie ze mną, w związku z tym bardzo krótko. Niewątpliwie Wojtek kreuje się na osobę bardzo skromną i taką rzeczywiście jest, ale ja uważam, że ta książka, dlatego że ukazała się w takim właśnie momencie, jednak odebrała naszemu wspaniałemu prezydentowi, Bronisławowi Komorowskiemu, sporo głosów.
Jestem przekonany, że ona jakąś rolę odegrała, może niewielką, bo nakład był ograniczony, nie wszyscy uważali za stosowne chwycić za tę książkę i ją przeczytać, ale jakiś efekt na pewno w tym społeczeństwie ta książka mały, bo mały, ale zrobiła. Może ten właśnie decydujący o różnicy głosów na rzecz pana Dudy i na rzecz pana Komorowskiego. I mam też swoją malutką satysfakcję, że do tej książki dołożyłem mały swój udział i że ta książka dzięki mojej pomocy też powstała. Wojtkowi należy się za to wielka wdzięczność, że tę książkę napisał i że ona tę rolę odegrała. Bardzo krótko. Ja nie chciałbym opowiadać o rzeczach, które są w tej książce opisane, o rzeczach, które można przeczytać na mojej stronie internetowej. Powiem tylko o tym dalszym ciągu, który Wojtek zasygnalizował, że on nadal istnieje, że nadal Polska jest w rękach służb i że nadal one mają bardzo dużo do powiedzenia. Po rozstaniu się z Ministerstwem Obrony Narodowej oczywiście skierowano do Sądu Pracy proces przeciwko ministerstwu o niesłuszne, niezgodne z prawem zwolnienie. W trzeciej instancji, bo tyle razy się ministerstwo odbywało, przed Sądem Najwyższym proces ten wygrałem i pan i jeszcze wszyscy państwo na tej sali zapłaciliście mi odszkodowanie. Ja sobie też sam zapłaciłem odszkodowanie ze swoich podatków. Bo nie zapłacił mi odszkodowania. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Że dyscyplinarnie powinienem być z ministerstwa zwolniony. Zapłaciliśmy wszyscy, złożyliśmy się na to odszkodowanie, które kilkadziesiąt tysięcy złotych musiało mi ministerstwo za niesłuszne zwolnienie zapłacić. Ale służby nie odpuszczają. Pod koniec lat 2000, kiedy zostałem członkiem zarządu jednej ze spółek córek w grupie energetycznej znanej tutaj w Poznaniu Enea, i kiedy, no taką mam już naturę, że jak widzę przestępstwo, to mówię, że to jest przestępstwo. Kiedy ujawniłem przekręty związane z wielomilionowymi zamówieniami na zakupy liczników energii elektrycznej, bo tą sferą opomiarowania energii elektrycznej się zajmowałem, i zgłosiłem to oficerom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod oczywiście gwarancją pełnej dyskrecji, po 3 tygodniach zostałem bez podania przyczyny zwolniony z tego stanowiska członka zarządu. Oczywiście dalsze odwołania nie miały żadnego efektu, gdyż sprawę dokładnie zamieciono pod dywan i nigdy ona nie wypłynęła w postaci jakiegoś procesu przeciwko osobom winnym tych przekrętów, które ujawniłem. Służby nadal działają i wydaje mi się, że nasza nadzieja jest właśnie to, co powiedział Wojtek, w ludziach młodych, w ludziach, którzy nie są skażeni poprzednim ustrojem. Bo proszę Państwa, od lipca zeszłego roku mam przyjemność, albo może wątpliwą przyjemność, prowadzenia badań w Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu, badań dotyczących 3 wybranych przeze mnie środowisk, z którymi się zetknąłem w przeszłości. I mam okazję poznać mechanizmy, w jaki sposób pozyskiwano tak zwanych tajnych współpracowników. Mam okazję zobaczyć, jaką wartość mają te okrywane i wyśmiewane archiwa i teczki esbeckie. I mogę ocenić dzisiaj to, o czym mówią naukowcy IPN-u, że można spokojnie wierzyć zapisom w tych teczkach, bo służby siebie wzajemnie nie oszukiwały. Każdy tajny współpracownik, który był pozyskiwany, musiał się na to zgodzić. Ta współpraca najczęściej była w pełni świadoma. Najczęściej tajny współpracownik sam dobierał sobie pseudonim. Najczęściej był sprawdzany przez przełożonego oficera prowadzącego wielokrotnie. Proszę Państwa, nie ma szansy na to, że ktoś, kto istnieje w archiwach IPN-u jako zarejestrowany tajny współpracownik, tym tajnym współpracownikiem nie był. On mógł szkodzić bardziej lub mniej, to jest oczywiste. Mógł próbować wymigać się z tej współpracy. Wielu takie próby podejmowało. Ale na miłość boską nie wierzcie różnym profesorom Pierzunom, różnym ojcom Hejmo, że oni prowadzili grę, że oni wcale nie byli tajnymi współpracownikami. Oni byli, oni mają tę świadomość i jedynie wyczyszczenie tych osób, wyeliminowanie ich z odgrywania jakiejś roli w społeczeństwie jest szansą dla nas. Ta opcja zerowa, o której się mówiło na początku lat 90. po wspaniałym wyborczym sukcesie roku 89 roku, ona była chyba najsłuszniejszą. Wszyscy, tak jak mówi Sejrowski, wszyscy won.
wszyscy powinni odejść. Młodzi ludzie. Ja nie jestem młody, chętnie bym jeszcze coś dla Polski zrobił, ale ja chętnie ustąpię młodym i powiem, młodzi powinni decydować w tym kraju o tym, co się dzieje, bo oni są nieskażeni tym, co się działo w ustroju, w którym myślę, młodość naszą przeżywa. Jeśli będą pytania do mnie, oczywiście nie chcę przeciągać, jak mówię, to jest spotkanie przede wszystkim z panem Sublińskim, nie ze mną. Jestem do dyspozycji na pytania, oczywiście mogę odpowiedzieć. Dziękuję. Bardzo dziękuję Krzysztofowi, dziękuję Państwu. To jeżeli są pytania do mnie czy do Krzysztofa, to odpowiemy na ile będziemy potrafili. Można? To po kolei, ja sugeruję, że Państwo podnieście rękę do góry i może wtedy po kolei, tak, bo z tej strony Pan był pierwszy chyba. Panie Wojtku, można? Dobrze, dobrze. To. Ja pan tak, ja przeczytałem do pana troszkę. Pan głośniej. Może dam mikrofon. Jestem czuć. Ma krótką smycz, ale spróbujemy. Ja przeczytałem pana troszkę. Bardzo mi się napodobała. Mam w sumie tylko 5 pytań. Przepraszam, że ja sobie zapisałem, ale nie chcę po prostu popełnić błędu. Pierwsze pytanie mi sobie muszę pana właścicielami pana Kurek lub dziennikarzy, ale nasunęło mi się to pytanie po prostu po przeczytaniu tej książki. Czy nie jest tak, że służby wykorzystują pana i innych dziennikarzy do własnych rozgrywek? Skoro tworzą takie, a inne rozgrywki polityczne, to przecież oni mają kontrolę na to, co mogą udostępnić. Chodzi mi o sytuację z Martą Buchnalem i Aleksandrem Kwaśniewskim. Że oni dali to zdjęcie i kontrolowali tę sytuację. Wszystkie naraz, tak. Czy wierzy pan to, że Wojciech Komorowski powie karnie za WSI i wspieranie pracowni, pomimo, że główni świadkowie nie żyją? Pomimo, i zaraz zakładamy, że znajdzie się uczciwy sąd, bo też pan mówił. Jak ocenia pan obecną sytuację polityczną? Czy ośmieni agenci służb nie wnikną w nowe upowołania polityczne lub nie będą utrudniały pracy choćby po owych Kukizowi? Czy książka Niebezpieczny jest Smolowski Bronisława Komorowskiego to kryminał polityczny czy thriller polityczny? Młodzi ludzie, niekoniecznie tutaj na tej sali, wierzą, że ma pan jeszcze rozwiniętą fantazję i nie wierzą to, co jest napisane. Czy są jakieś argumenty, którymi można ich przekonać do zmiany zdania? I ostatnie, jaką polecam książkę do przeczytania po tej niebezpiecznej związku Bronisława Komorowskiego? Państwo ma mikrofon w ręce, w związku z tym tylko uwaga, tą książkę można nabyć, jak będziecie Państwo wychodzili, tam pan Wojtek przywiózł tą książkę, także kto nie zna jej, to bardzo proszę. Jeśli chodzi o, będę najpierw prosił o przypomnienie, bo pierwsze pytanie pamiętam. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy przepraszam, to było drugie pytanie o Komorowskiego, tak? Czy mną sterują? Proszę Państwa, no i ja i moi koledzy mieliśmy świadomość wielokrotnie, często to była świadomość niestety post factum, tak jak to opisałem uczciwie w mojej książce Z mocy bezprawia, później przypominam to w formie rozszerzonej w książce Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Choćby o tej sytuacji, o której pan wspomniał, sytuacji z Markiem Dochnalem Kwaśniewskim, gdzie rozegrano nas perfekcyjnie. No przecież ten fakt tego rozegrania ujawniłem ja sam, bo chciałem pokazać, jak działają służby. Że służby, nawet jeżeli dziennikarze piszą prawdę, a myśmy w tym wypadku napisali prawdę i tylko prawdę, pokazaliśmy, że prezydent Polski, którym Kwaśniewski był wiosną 2005 roku, kłamał. Więc nie wprowadziliśmy pod opinii publicznej, napisaliśmy prawdę. Ale de facto służby chciały, żebyśmy posługując się tą prawdą,
ocalili Kwaśniewskiego. Bez naszej woli, bez naszej wiedzy, bez naszej świadomości, że ocalamy Kwaśniewskiego. Myśmy chcieli mu, brzydko powiem, tak potocznie dokopać, tak? Pokazać, że Kwaśniewski jest kłamcą, pokazać to po raz kolejny. Tymczasem bez naszej świadomości ocaliliśmy mu skórę. I zdaliśmy sobie z tego sprawę post factum. Ja miałem takich podobnych sytuacji jeszcze co najmniej kilka. To jest praca jak na polu minowym, gdzie rzeczywiście no, trwają pewnego rodzaju gry, przetasowania. Mnie się wydawało kiedyś, że mając powiedzmy już jakieś tam doświadczenie jako dziennikarz śledczy, dysponując już jakimś arsenałem informatorów, wiedzą psychologiczną, bo jestem z wykształcenia magistrem psychologii, umiem odróżnić pewne sytuacje prawdziwe od wykreowanych, no ale tak naprawdę człowiek często nie zdaje sobie sprawy, jak te kombinacje są wielopiętrowe, jak zawalowane. Wspomniany przeze mnie Jurek Morawski, zanim dostał te materiały dotyczące księdza arcybiskupa Peca, to one trafiły do czterech rąk, czyli było czterech pośredników pomiędzy pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem a Jerzym Morawskim. Czwartym, ostatnim ogniwem był jego kuzyn, pseudonim rektor, który był agentem WSI. Czyli przekazano mu to z rąk bardzo wiarygodnych. Więc prawda jest taka, że my dziennikarze, ja mówię o sobie, będę mówił o sobie. Ja jako dziennikarz orientowałem się po nie w czasie, raz, drugi czy trzeci, że jestem pewnego rodzaju elementem gry i że się dałem rozegrać. Zawsze po takiej lekcji wychodziłem z założenia, jeżeli coś tracisz, nie trać tej lekcji. To była moja dewiza. I starałem się być jeszcze bardziej czujny, jeszcze bardziej wnikliwy. No ale to jest praca rzeczywiście, w której ja parę razy miałem świadomość, że jestem trochę jak harcerz naprzeciwko zawodowych żołnierzy, tak? Ale innej drogi nie było, jak droga właśnie poprzez naukę, poprzez doświadczenie. Poprzez weryfikację i jeszcze raz weryfikację. Ja kiedyś miałem, uważałem, że dwa dobre dziennikarskie źródła to wystarczy. Po latach doszedłem do wniosku, że czasami i cztery dobre dziennikarskie źródła to jest mało. Że trzeba to weryfikować aż do skutku. W książce, z którą do Państwa przyjechałem, nie widzę możliwości, żeby ktoś mną zmanipulował. Bo przecież ta książka bije w służby bardzo wprost. Weryfikowałem tam każdy szczegół. A propos mojej fantazji, no gdybym ja pozwolił sobie w takiej książce na jedno zdanie fantazji, ci, którzy mówią, że w tej książce może być fantazja, nie bardzo wiedzą, co mówią. Pisanie takiej książki, gdzie w tytule jest Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, prezydenta państwa, gdzie każde zdanie napisane nieprawdą, będące nieprawdą, jest zagrożone karą oskarżeniem prokuratorskim. I ja gdybym miał pisać fantazję, to na pierwszej stronie takiej książki powinno być napisane, że te opisane tu wydarzenia nie dotyczą osób takich i takich, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Czyli mógłbym puścić takie oko do czytelników, że uwierzcie, że to jest prawda, ale ja będę ją opisywał jako nieprawdę, tak? Czyli nie wiem, zmienić Komorowskiego na Komarnickiego czy cokolwiek takiego, żeby się chronić. Ja tymczasem tego nie zrobiłem. Komorowski jest z imienia i nazwiska, jest z okładki. Gdybym ja sobie pozwolił w tej książce na fantazję, to prawdopodobnie miałbym już kajdanki na rękach i nie byłby tu u Państwa, tylko siedział w jakimś areszcie śledczym, a zadbałby to nie kto inny, tylko Bronisław Komorowski. I to zadbałby to w trybie procesowym, w trybie wyborczym, gdzie miał w dwa dni, w poniedziałek bym je podał do sądu, wybrałby sobie losowo z tej książki zdanie i powiedział, niech pan udowodni to zdanie. I jakbym ja nie udowodnił, to miałbym problem. Ja się zastanawiałem nad tym, czy w tej książce nie zamieścić na przykład 100 czy 200 pewnych dokumentów opatrzonych klauzulą ściśle tajne. Od razu powiem, że nic nie trzymam w domu, więc żeby nikt mnie nie odwiedzał o 6 rano. Ja tego nie zrobiłem. Proszę Państwa, ja się nie boję publikowania dokumentów ściśle tajnych. Ja to robiłem parę razy. W książce Kto naprawdę go zabił? O księdzu Jerzym wziąłem dokumenty wprost ze śledztwa. Dokumenty ściśle tajne. W książce niebezpieczne, w książce z mocy bezprawia tak samo. Nawet w książce Lobotomia. Tylko, że publikowanie takich dokumentów każdorazowo
jest zagrożone inaczej. Jeżeli państwo wejdziecie w posiadanie tajemnicy państwowej, czyli znajdziecie, jak to na przykład mówił świętej pamięci pan Wasserman, na wycieraczce ściśle tajne dokumenty, tak? Dokumenty z klauzulą ściśle tajne, to wam nie wolno z tym iść do sąsiadki czy do kolegi. Wy, jako ludzie, którzy mają tajemnicę państwową, powinniście ją odnieść na policję. Jak tą tajemnicę państwową rozgłaszacie wszem i wobec, to możecie się narazić na zagrożenie karą do 8 lat pozbawienia wolności. Ja się nie bałem publikowania dokumentów ściśle tajnych. Wiedziałem, że czasami trzeba to zrobić, żeby poruszyć opinię publiczną, żeby coś pokazać. Tak zrobiłem na przykład w książce Kto naprawdę go zabił, która zresztą została totalnie zaciszona. Bo tam ponad 100 stron książki to są dokumenty ze śledztwa, z żywego śledztwa. Co jest zagrożone taką karą? Ja zastanawiałem się, czy nie opublikować, nie zrobić podobnego manewru w tej książce. Czyli po tych 400 stronach dołożyć jeszcze 100 czy 200 stron pewnych dokumentów. Ja nie zrobiłem tego z jednego prostego względu. Dlatego, że decyzja wtedy odnośnie losów tej książki byłaby ocenna i byłaby w rękach jednej osoby, ale tak naprawdę nad tą osobą są inne osoby, czyli byłaby w rękach konkretnego prokuratora, który musiałby ocenić, czy moja publikacja miała na myśli dobro społeczne, bo jeżeli się publikuje dokumenty ściśle tajne, jakby w imieniu społeczeństwa, że opinia publiczna na to zasługuje i jest to bezwzględnie konieczne, to wtedy prokurator może odstąpić od postawienia zarzutu karnego zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolności. Więc ja stałem w sytuacji, w której albo publikuję te dokumenty, dołączę je i wtedy oddaję książkę w rękę jednego prokuratora i on powie: Sumniński to zrobił w interesie społecznym, albo zrobił to w interesie niespołecznym, na przykład zrobił to, bo dąży do sensacji. Tak? Jak dąży do sensacji, zarzut, blokada książki i książki nie ma. I książki nie ma, tak? I było takie ryzyko. Ja zrobiłem co innego. Ja napisałem do pana Komorowskiego list, dołączyłem mu tą książkę i napisałem: panie prezydencie, jeżeli pan się nie zgadza z tymi argumentami, z tymi zarzutami, bo to jest, ta książka jest wielkim aktem oskarżenia w stosunku do Komorowskiego. Jeżeli pan się z tym nie zgadza, proszę mnie podać do sądu. I gdyby ja Komorowskiego namawiałem, żeby mnie podał do sądu. A wiecie państwo dlaczego? Bo gdybym mnie podał do sądu, to ja w sądzie mógłbym te dokumenty pokazać. Bez ryzyka, że mi zablokują książkę. I Komorowski o tym wiedział. I dlatego mnie do tego sądu nie podał. I dlatego ja tak odważnie mówię dzisiaj panu i państwu, że ja czekam na wezwanie przez prokuratora jakiegoś. Niech pan pokaże, co stoi za tą książką, tak? Czekam na to wezwanie. Mam nadzieję, że jak przyjdzie Nowa Polska jesienią, to się doczekam. No więc to jest tyle, jeśli chodzi o odpowiedzi na niektóre pana pytania.